W Zamku Królewskim odbywa się konferencja naukowa organizowana między innymi przez Stowarzyszenie Czas Art i Partnerów. Która to już konferencja? Lata lecą, to już 7. konferencja. W tym roku wyjątkowo o charakterze międzynarodowym. Poprzednie lata też gościliśmy gości z Niemiec, natomiast w tym roku mamy gości z Niemiec, z Czech i to faktycznie bardzo mocna reprezentacja i podkreślająca ten międzynarodowy charakter. W tym roku skupiliśmy się wokół zagadnień związanych z reformacją. Ja nie ukrywam, że zbliżając się do 2017 roku, do okrągłego roku jubileuszu reformacji 500-lecia, staram się zwrócić uwagę na Wschowę jako ośrodek silnego luteranizmu w XVII wieku, takiego właściwie miasta wyznaniowego i związanych, zachowanych do dnia dzisiejszego zabytków z nią, czyli kościoła luterańskiego, żłóbka Chrystusa, jak również staromiejskiego cmentarza ewangelickiego. Uważam, że działania promujące w tym kierunku dają dużą szansę, że faktycznie zapiszemy się, te zabytki zapiszą się i sama miejscowość w mapę no, dzisiejszej Polski, ale z takim silnym akcentem, że we Wschowie są pamiątki związane z reformacją. Więc reformacja i tolerancja. Ten temat został wywołany przez program Luther 2017, to jest niemiecki program. My mamy również partnera, który razem z nami realizuje tę konferencję naukową, pełnomocnika rządu RFN do spraw kultury i mediów, panią Magdalenę Oxford. I to jest początkowy jak gdyby tytuł, reformacja i tolerancja. Postawiliśmy znak zapytania. Jedność w różnorodności ze znakiem zapytania silnym. No i myślę, że te dwa dni obrad pokażą właśnie współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej, ale pokażą też, że w tych indywidualnych przypadkach, szczególnych wydarzeń nie zawsze była tolerancja, chociaż prawnie było to zagwarantowane i faktycznie Polska była tym Rzeczpospolita Obojga Narodów miejscem tolerancji. Tutaj przybywali uciekinierzy religijni. Dla mnie ogromna satysfakcja, że wschowianie uczestniczą, a chyba jeszcze większa satysfakcja, że młodzi debiutują. W tamtym roku, przypomnę, Anna Kochman uczestniczyła w konferencji naukowej. W tym roku tu we Wschowie, bo poza Wschową już jest uczestnikiem Michał Suszczewicz, magister, już w tej chwili doktorant, także to jest ogromna satysfakcja, no ale również pan Dariusz Czwojdrak, historyk wybitny, pan Bartłomiej Kopaczyński, to też są Wschowianie. W poprzednich latach inne osoby też, i pani Barbara Ratajewska, Jola Pawłowska. No, o wschowianinach też możemy mówić w przypadku ojca Alojzego Pańczaka. No, długie lata już poza Wschową w klasztorach franciszkańskich, ale przecież wschowianin. Także tak, to jest taka myśl stworzenia płaszczyzny, gdzie możemy po prostu konfrontować my tutaj lokalnie działający, no, rzekła bym, z takimi nawet międzynarodowymi słowami. Stowarzyszenie współpracuje, organizując konferencje z innymi jednostkami. Dzięki temu konferencja odbywa się w dwóch miejscach. Na czym ta współpraca polega i jakie z tego korzyści? Tak, zgadza się, że w historii konferencji naukowych mamy taką coraz mocniejszą jak gdyby współpracę z Muzeum Okręgowym w Lesznie. Z czego to wyniknęło? No, pierwsze to chyba w 2008 przede wszystkim propozycja ze strony Leszna, która bardzo spodobała się, konferencja pierwsza w 2007 poświęcona postaci Rafała Górowskiego, a ja uważam, że to jest słuszny kierunek, dlatego że historyczna ziemia wschowska, to pamiętajmy, właśnie łączyła te dwa miasta. Kulturowo jesteśmy złączeni. Wschowa i Leszno to były dwa centra miejskie ziemi wschowskiej. Także ja uważam, że ta współpraca tylko przynosi korzyść, daje pełen obraz miasta tu Wschowy w kontekście właśnie Leszna, w kontekście jeszcze całego regionu. Mam wrażenie, że za każdym razem ten obraz staje się wyraźniejszy, jaśniejszy, jak to wyglądało w przeszłości.
Jeszcze zapytam Cię o godzinie 19:00, premiera książki, która zawiera wykłady z poprzedniej konferencji? Z 2011 roku, Kultura Radości na Ziemi Wschowskiej. Prace troszeczkę no, dłużej trwały, także na książkę z poprzedniej konferencji proszę o cierpliwie poczekać, to w przyszłym roku będzie. Ale serdecznie zapraszam na tą promocję o godzinie 19:00. Jest możliwość właśnie też spotkania autorów tekstów. Kto nie był w 2011, kto nie słuchał wykładów bezpośrednio, to będzie mógł po prostu zobaczyć autorów tych artykułów, zadać jeszcze pytania. Także jest okazja na żywo zobaczyć osoby, które tworzą książkę.